Bodrzy Górski obok Miłosny i Omiega to klasyczny przykład tatrzańskich ziołorośli, czyli wysokich bylin, które w Tatrach występują od piętra Regla Dolnego po piętro Kosodrzewiny. I to właśnie z piętrem subalpejskim Modrzyk jest najbardziej kojarzony. Roślina ta występuje w górach środkowej i południowej Europy, ale także w Skandynawii i w Szkocji, gdzie jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Nic zatem dziwnego, że jest oczkiem w głowie tamtejszych przyrodników, którzy na różne sposoby starają się zabezpieczyć rodzimą populację modrzyka. Modrzyk będący składnikiem ziołorośli bardzo silnie związany jest z miejscami wilgotnymi. Rośnie chętnie w żlebach, gdzie długo zalega śnieg będący źródłem wilgoci oraz nad potokami. Modrzyk posiada prostą, grubą łodygę osiągającą wysokość do 1,5 metra. Jego liście są duże, nagie, o lirowatym kształcie, głęboko wcinane. Zarówno łodyga, jak i liście są soczyste, dlatego są chętnie zjadane przez niedźwiedzie. Z tego powodu w Finlandii roślinę tą nazywa się niedźwiedzim sianem. Również w Finlandii modrzyki są spożywane na surowo, albo gotowane w mleku renifera. Kwiatostan modrzyków ma skomplikowaną budowę. Składają się na niego liczne koszyczki kwiatowe o niebieskiej lub fioletowej barwie, które z kolei zbudowane są z wielu drobnych kwiatów. Modrzyki są symbolem lata, ponieważ w zależności od wysokości nad poziomem morza, ich kwiaty pojawiają się od końca czerwca do połowy września.